mały samolot linii ARM-u startuje do Sandy Shores. To już 7 lot tego samolotu tego dnia. Te samoloty wylatały do Sandy Shores czasami nawet 10 razy dziennie. Był to bardzo mały przewoźnik, ale był bardzo popularny, przez co była to konkurencja dla naszego. Pierwszy pilot tego samolotu to doświadczony Damian Dzik, natomiast pierwszy oficer to ucząca się pilotka Janina Suka. Pilot tak się śpieszył, że zrezygnował ze ścieżki kołowania i postanowił jechać na pas po trawie. Niestety uderzył w samochód, który jechał po ulicy. Bardzo dobrze znałem tych pilotów, byli narzeczeństwem i mieszkali w Sandy Shores razem. U pierwszego pilota wysokościomierz wskazuje, że samolot jest za wysoko, natomiast u drugiego pilota wskazuje inaczej. Kilka minut po wystartowaniu samolot uderzył w górę Chiliad. Samolot zniknął z radaru na wieży kontrolnej. Dostał mi informację, że samolot zniknął z wieży kontrolnej. Natychmiast zacząłem myśleć, co się z nim stało.
Czasami tak się zdarzało, bo ktoś poprzekręcał kable, więc teraz sprawdziłem, czy tak nie było, ale jakoś wszystko było na swoich miejscach, w sumie ja tam się nie znam. Wrak samolotu leży na zboczu góry. Okazało się, że jedna osoba przeżyła tą katastrofę, był to pilot tego samolotu. Teraz musi on walczyć o przetrwanie. Jego telefon spalił się razem z samolotem, więc nie mógł zadzwonić po pomoc. Był zdany sam na siebie. Kazano mi polatać po okolicy i poszukać jakiegoś wraku. Bardzo się przestraszyłem, bo to byli moi znajomi tych pilotów i bardzo się przestraszyłem przez to, że to znikł ten samolot, znikł z radaru. No i musiałem to jak najszybciej zrobić, ale niczego nie znalazłem. Następnego dnia pilot postanowił pobiec do najbliższego punktu, gdzie są ludzie i powiedzieć o całej katastrofie. Pilot był ranny i nie dał rady przełknąć wody. Pilot postanowił pojechać samochodem do Fortu Zancudo i powiedzieć o całej katastrofie. Gdy dotarł do Fortu Zancudo, to myśleli, to oni myśleli, że to jest jakiś złoczyńca i go zastrzelili czołgiem. Gdy czołg zestrzelił samochód pilota, on powiedział jeszcze o katastrofie. Po tym zmarł. Wrak przywieziono potem do hangaru i za pomocą specjalistycznych narzędzi przeszukano i sprawdzono, jaka była przyczyna. Razem z ekipą śledczych ustaliliśmy, że przyczyną katastrofy była awaria wysokościomierza i burza, ale awaria wysokościomierza to jego przyczyną było zderzenie lotu z samochodem na lotnisku i pośpiech pilotów, więc tak.